Ale jak moja klientka nie chce czegoś kupić, to nie powiem Ty Halina, kup to, bo jak nie to mi zarobię! No! Uff. Siema wszystkim, ja jestem Ciaroł witam na moim kanale i dzisiaj odcinek z serii kontrastów, dzikich dan i tego typu. Bo zauważyłem, że takie odcinki lubicie najbardziej, ale no wiecie, ile można mówić o dzikich danach? Ale że ostatnio nasza mnie taka wena i tak sobie myślałem co tu jeszcze by poruszyć? I wiecie co? Jest dużo takich tematów, więc Dzisiaj jeden z nich. Zapraszam. Oczywiście, jeśli chcesz wiedzieć, co u mnie, to zapraszam na wszystkie moje social media, które pojawią się tutaj na dole. Głównie Instagramy, bo tam jestem najbardziej aktywny. Yy, dużo bardziej niż na Facebooku, bo na Facebooku w zasadzie tylko robię kopii tutaj z Instagrama. No ale nieważne, nie przedłużając, przechodzimy do tematu odcinka, czyli typy fryzjerów, których. Nie cierpię i takich typów najlepiej unikać. A jeśli nie widziałaś, nie widziałaś mojego odcinka o typach fryzjerów, które nie są do końca niebezpieczne, ale bardziej zabawne, to zapraszam cię tutaj do góry do linka. Nie przedłużając, pierwszy typ fryzjera, którego nie cierpię, to bajerant. I teraz słuchajcie, żeby nie było. Dobry bayer to jest pół sukcesu, ale jeśli przekroczysz pewne granice Bayeraństwa, bayera, bayeru, bayerowania, bajer no to, to się może źle skończyć, słuchajcie. To może być przerost formy nad treścią i to nie jest smaczne, nie jest to fajne, więc moim zdaniem trochę Ży. Dlatego unikaj takich osób. No chyba, że lubisz, jak ktoś tam cię czaruje, bajeruje, no to spoko, ale wiecie, wszystko ma swoje granice. I czym to się właśnie objawia, taki typowy bajerant fryzjera albo fryzjerka? To jest coś takiego, że jesteś totalnie komplementowany, ale tak wiesz, aż przesadnie. I on skacze nad tobą ten fryzjer. Tak wiecie, uuu, uu, uu, że ty nawet nie wiesz, co się z tą dzieje. I czujesz się. Niektórzy, nie każdy, bo niektórzy nie lubią takich fryzjerów i mocno inteligentna jednostka, odporna, zdystansowana. Wie, kto jest takim typowym bajerantem, no ale nie każdy taki jest. I nie ma w tym nic złego. Ważne po prostu, żeby z czasem sobie to uświadomić. Dlatego jestem tutaj ja, żeby was wszystkich uświadomić. I słuchajcie, to jest tak, że niektóre osoby czują się przy tym Bajerancie tak dobrze, tak dopieszczone, tak mm, i słownie, i czasami nie tylko nie wiem, to jest straszne creepy. No i wiecie, i po prostu już tak naprawdę włosy idą na ostatni plan. Cena idzie na ostatni plan. Nic. Tych osób już nie obchodzi, tylko bajera tego danego fryzjera albo fryzjerki. Więc ja nie lubię takich fryzjerów, bo oni... No nie lubię, bo dla mnie to jest taki... No bajeranda, nie fryzjer. Dobrze, dobrze jest dobrze, 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 dobrze. Dobrze jest dobrze bajerować i w ogóle, ale robić to umiejętnie, ze smakiem, z klasą, albo w odpowiedni sposób. A jaki jest odpowiedni sposób? Wyważony. Trzeba wiedzieć, kiedy powiedzieć stop. Manipulant jest z drugim typem fryzera, którego nie cierpię. I manipulant wykorzysta Twój słabszy dzień, żeby po prostu zrobić Ci jak największą usługę, tylko się da. I wykorzysta Twój słabszy dzień, żeby zrobić Ci tak naprawdę coś, czego tak naprawdę nie chcesz. Powie ci, że zdobędziesz każdego chłopaka, albo dziewczynę, albo odwrotnie, nie wiem, nieważne, ale wiesz, że każdy będzie Twój, że olśnisz tą nową fryzurą wszystko i wszystkich po prostu. I Ty, taka zmanipulowana, albo zmanipulowany. Tak, tak, tak. Zapomnisz w ogóle o swojej wizji, i nagle z blondu włosów wyjdziesz w lokacie czarnym. I przez tydzień będziesz wyła albo wył w łóżku leżąc i po prostu. <grym> Jak ja wyglądam! Co ja mam na głowie? Przecież ja tak nie chciałam! Potem przychodzisz do niego z partencjami i właśnie zaczynają się schody. Bo dałaś albo dałeś się zmanipulować. Także pamiętajmy, są manipulatorzy i bajeranci. I to jest. Mega, mega słabe. To też łączy się z pewnym typem fryzjera, którego też nie cierpię i z którym miałem przyjemność pracować, słuchajcie. To jest pseudo gwiazda. Pseudo -gwiazda, bo być gwiazdą, a być pseudogwiazdą, a być fryzjerem gwiazd to jest zupełnie co innego. Zupełnie co innego. No ale cóż, pseudo gwiazdy też istnieją. Ja z taką pseudogwiazdą pracowałem i to jest coś takiego, że często te Pseudogwiazdy nie mają takich zwykłych klientek, i nie chodzi mi o to, że one robią włosy gwiazdą, że te pseudogwiazdy robią włosy gwiazdą. Nie. One też mają normalne klientki, ale bardzo mało. Ale duża część, a w zasadzie większość z tych normalnych klientek to są wyznawczynie. To rzadko jest normalny klient. Słuchajcie, ja pracując u pewnej pseudogwiazdy, miałem taką sytuację, że była zima. Cała gwiazda zawsze się spóźniała. I to nie było 15 minut spóźnienia, 10 minut spóźnienia. To było pół godziny, godzina, dwie, trzy albo nawet cztery. I tutaj teraz przysięgam, ja nic nie koloryzuję. CZTERY godziny spóźnienia, naprawdę tam się zdarzało. I teraz wyobraźcie sobie, że na samym początku mojej pracy u pseudogwiazdy były takie sytuacje, że przychodziłem sobie do pracy, była na przykład zima albo mega zimna jesień. Przychodziłem so sobie do pracy. Jeszcze nie było wobec mnie zaufania, więc nie miałem kluczy, i sobie stałem przed tym stalunem i czekam. I czekam, bo wtedy jeszcze nie wiedziałem o tych spóźnieniach, że są tak nagwinnne, w zasadzie codzienne. I czekam sobie, i przyjeżdża, wiecie, mm, 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 klientka wyznaczy. No i oczywiście po to brać kurtkę, bo jest zim albo zimna jesień, po to brać cokolwiek. Wystarczy, że przyjadę sobie oberem, albo przyjadę sobie, nie wiem, e, z moim szoferem, albo przewiezie mnie mąż i wysadzi mnie pod salunem, tak? No i ha, tak, diwa, wychodzi pod tym salunem. Dzień dobry wieczór. Dobra, nie oceniamy, nie oceniamy. Przychodzi sobie, wiesz. I jeszcze najczęściej piesek pod pachą. O moja pusia tylko wodę destylowaną, wodę filtrowaną w no spoko, no, też nie oceniam, nie, no, ale wiecie co za ty człowieka, no nieważne, nieważne. Dopóki nie robi mi krzywdy, niech sobie robi co chce. Ale słuchajcie, ona mówi no, Gdzie jest Pi? Nie, nie podaje, ale wiadomo o kogo chodzi. Myślę, że wiecie o kogo chodzi. E, ja mówię, no nie ma już, też czekam pół godziny. Ale jak to, przecież ja się pół godziny. No gdzie on jest? Gdzie on jest? Tak, były takie sytuacje. No i słuchajcie, Yy, dana osoba, nie tylko ta, bo takich sytuacji było naprawdę wiele, naprawdę wiele, wyżywa się na mnie. Ta osoba zaczyna na mnie drzeć. Jak mnie prawie nie włączy? Dlaczego ona tu marzy, stoi z moim bieżkiem! Bo tak akurat tam ten pies nie yy, I w ogóle mordę drze na mnie, jakaś no psychiczna dzikadana. wiecie, ja tam jeszcze to były początki i to była taka pierwsza sytuacja, którą pamiętam tego typu, dlatego ją wam właśnie opowiadam. Jeszcze bym taki, wiecie. Powściągliwy z moimi emocjami, z moimi gwiazdami, po prostu ze mojego serca i z mojej duszy. I słuchajcie, przyjeżdża gwiazda swoją bryką. Po uwaga, dwóch godzinach. Przysięgam dwóch godzinach. Ja tam po prostu myślę, że ja rozwiązałem, tatam się, część się w ogóle, aż myślałem, że ten botok tutaj wytryśnie. No nieważne. Ten pies. Najbardziej było mi szkoda tego psa. Naprawdę. Najbardziej było szkoda mi tego psa. I już nie mówię wam przez te dwie godziny, jak ona na mnie mordę, darażałam do niego dzwonić. I w ogóle oczywiście dzwonię, ale czy odbierał? Nie. Bo po co? Po co? Słuchajcie, przyjeżdża gwiazda, pseudogwiazda I nagle ta laska mówi. AAAAAAAAH! ale wiecie. Prawie powiedziałem to imię, najważniejsze. No, ale po prostu takie. No, to się wkurzyć na daną osobę, że się spóźniła dwie godziny. Wystarczy się wyżyć na jego pracowniku, tak? I takich sytuacji było naprawdę mnóstwo. I dlaczego o tym mówię? No, bo właśnie to są wyznawczynie. Słuchajcie, tam na zwykły kolor, na zwykły kolor, położenie odrostu, które trwa 15 do maksymalnie pół godziny, z tym siedzisz pół godziny, potem masz jakieś tam tonowanie. No, to jest usługa która trwa 2 do maks 2,5 godziny. No to już taki maks, już 2,5 godziny. Naprawdę, to tam przychodziły laski, siedziały sobie 4 godziny, 5 albo 6. No bo przecież, jak przyjdzie jakaś taka prawdziwa gwiazda, czy czy celebrytka, no to trzeba się nią zająć, tak? Ten typ fryzjera, którego właśnie nie cierpię, czyli pseudo gwiazda, jest połączona z kolejnym typem fryzjera, którego nie cierpię, z czwartym, i to jest. Fabrykarz, albo żeby to bardziej było takie, może spójne, bo właśnie zastanawiam się nad dwiema nazwami i tutaj by pasowało też akordzista. Dlaczego akordzista? Pracowałem w takich salonach, słuchajcie, też i to jest połączone trochę z tym fryzjerem, ale z poprzednimi typami też. To wszystko się bardzo łączy. Akordista to jest ten typ fryzjera, który umawia sobie na jedną godzinę 10 klientek, albo nawet te 5, ale nawet zdarza się 10, i po prostu szybko, szybko, szybko. I nieważne, czy masz po prostu strzyżenie, jednolitą farbę, czy refleksy, czy obreksy, czy i farby, i refleksy, czy to, czy to. 10 klientek na jedną godzinę, 100 tysięcy asystentów, i nagle nie wiesz, co się w ogóle w ciebie dzieje. I to są takie salony, i fryzjerzy, fabryki, fabrykarze, akordziści. Ja nienawidzę tak pracować, i od tego są też uzależnione moje ceny. Moje ceny może nie są jakieś totalnie niskie, chociaż też nie uważam, żeby były jakieś wygórowane, na moje, jak na mojej umiejętności, ale jak przychodzi do mnie klientka, nawet na zwykłą farbę, gdzie ja w trakcie mógłbym coś zrobić, to ja nikogo innego nie robię. Robię tylko tą klientkę, latam wokół niej i nikt inny mnie nie interesuje. Jestem w 100% skupiony na danej usłudze, na danej osobie, a nie, że wiecie, jakieś inne akcje. Co innego zdarza się, jak na przykład przychodzą, nie wiem, razem siostry albo jakieś przyjaciółki, koleżanki, albo gdzieś tam poproszę moje takie stałe, stałe, stałe klientki, że w międzyczasie kogoś tam mam, ale to się zdarza praktycznie u mnie nigdy, może. W ciągu ostatniego półtora roku zdarzyło mi się to dwa razy, ale to były, wiecie, przy które znam, które na przykład wiem, yy, że będą miały to samo, albo mówią, że chcą to samo. Poza tym ja też z nimi często to jakoś konsultuję. Naprawdę, to jest zupełnie inaczej. A nie, że ja sobie umawiam 100 tysięcy klientek na jedną godzinę, jedna ma blondy, druga ma brązy i w ogóle, a potem ta z blondami wychodzi łysa, a ta, która miała być brązowa, wychodzi czarna. Akordista, Unikać. Unikać. No, chyba, że Twój fryzjer albo stylista jest akordistą, ale zawsze jesteś zadowolony, zadowolona, to wtedy spoko, bo jeśli to ma wszystko ręce i nogi, jeśli ci asystenci są zaufani, jeśli to wszystko jest robione tak, jak powinno być, to, to też nie ma co jakby każdego skreślać. No, też znałem fryzjerów, którzy pracowali z asystentami, ale wszystko jest ok. Ale też pracowałem z takimi, którzy tak naprawdę zatrudnili byle kogo z ulicy, a potem na tych głowach robiło się, no, gówno. Mm -mm, tak nie może być. Piąty i ostatni teblizera, którego nie cierpię to kasjer-sprzedawca. No chyba, że lubisz zakupy, masz tyle kasy i wydajesz je na co chcesz i tak naprawdę to potem to leży w szafce i tego nigdy nie używasz, bo nawet nie wiesz jak tego użyć albo o tym zapominasz. I słuchajcie, pracowałem też z takim rzędem, który podchodził do klientek, jakiś olejek dawał na rękę i tak rozsmarowywał, jak to się w dłoniach rozsmarowuje, to się wchłania, to jest cudowne. Kup, znaczy nie mówił kup kup kup, ale wiesz o czym mówiły kup to kup to, kup to, kup to. Mm, po prostu i dobra, niech on sobie jeszcze sprzedaje, ale trafić na takiego pracodawcę to jest Słuchajcie, ja naprawdę miałem walkę z tym i nawet byłem wzywany na dywanik. Znaczy tak zwany dywanik do konta, do zaplecza. Michał, masz najmniejsze sprzedaże w całym salonie. Najmniej sprzedałeś. Ale. Ale... Ale gdybym chciał się, tutaj nie chcę nikogo obrażać, ale w Biedronce, to bym się zatrudnił w Biedronce i sprzedawał banany, a nie kurde, w salonie fryzerskim skupiam się na robieniu włosów, a ja jestem zmuszany, wręcz presja jest na mnie naciskana, że sprzedaję za mało produktów. Za mało produktów. I słuchaj, ty masz od tego jakby zarobek ileś tam procent. No okej. Okay. Ja miałem ten zarobek, ale jak moja klientka nie chce czegoś kupić, to nie powiem ty Halina, kup to, bo jak nie to mniej zarobię. No... I nienawidziłem tego, taka presja, tej sprzedaży. No, nie jestem kaserem, sprzedawcą ani handlowcem, handlarzem, nie wiem, no po prostu dealerem jakimś. Nie, nie będę jak jakiś pajac, chodzić po prostu po moich klientach, smarować im wszystkiego na ręce. To kup, 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 to kup. A potem one mówią mi, że to leży dwa lata w szafce, ja tego nie używają, bo nie wiedzą jak. Mimo, że ja im mówię, jak to użyć i w ogóle, ale wiadomo. I za każdym razem, i czasami przy klientkach była nawet taka presja, a pokazywałeś Pani Jolancie to mleczko. <laughs> nie. Tak, moi drodzy. Bajerant, manipulant, pseudogwiazda, akordista, kasjer sprzedawca. To pięć typów fryzjerów, których moim zdaniem należy unikać. No chyba, że chcesz mieć jakąś rozrywkę. Albo wydać beznadziejnie pieniądze. Takie moje zdanie. Ja tych fryzjerów nie lubię, nie cierpię. Miałem z takimi do czynienia i. Hu, co innego, jak to jest tylko jedna z cech? Zła, a reszta jest super, da się to przeżyć. Ale jeśli większość cech tej osoby, tego fryzjera są po prostu negatywne, a tylko na przykład jedna dobra, no to sorry, liczy się raczej większość. Akurat w tym przypadku. Ale finalnie pamiętajcie, to jednostki zmieniają świat. Tak moi drodzy, to 5 fryzjerów, których nie cierpię, których moim zdaniem należy unikać. Najgorszy fryzjer. Jeśli chcecie wiedzieć naprawdę, co u mnie, zapraszam na moje social media. Nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę, jeśli film Wam się podobał. I nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału i kliknięcia dzwoneczka, żeby było tam zaznaczone wszystko. Wtedy będziecie mieć powiadomienia o tym, co dzieje się u mnie na YouTubie. Pa!